zabytek, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Zamek Krzyżacki w Malborku, ale czy tylko tak spektakularne budowle zasługują na to miano? Okazuje się, że nie i mamy na to dowód. W trakcie dzisiejszych zajęć przekonamy uczniów, że czasem za zwykłymi budynkami mogą kryć się niezwykłe historie, a piękno może tkwić nawet w niepozornej drewnianej chałupie. Bo miano zabytku wcale nie zależy od liczby lat danego obiektu, ale od wartości historycznych, naukowych lub artystycznych, jakie niesie dla społeczeństwa.